Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja w drugą sobotę kwietnia. Trwamy w radości Zmartwychwstania Pańskiego i niech ta radość nigdy nie zgaśnie w naszych sercach, ale pielęgnujmy ją nieustannie, aby Jezus był obecny w naszym życiu, w naszych sercach. Bo przecież zmartwychwstanie to nie tylko fakt jednorazowy, kiedy cieszymy się, że są święta, że możemy spędzać je w gronie najbliższych, że możemy w ten sposób świętować. A potem już wracamy do tej zwykłej codzienności i jakby zapominamy o tym, co przeżyliśmy, co się wydarzyło. A przecież każde święta Wielkiej Nocy, jakie przeżywamy, mają nam pomóc w tym, by jeszcze bardziej zbliżyć się do Jezusa, żeby doświadczyć Jego miłości, żeby czerpać z Jego obecności wśród nas, w naszych sercach i aby pielęgnować tą Jego obecność, żeby On zawsze był na pierwszym miejscu w naszym sercu i w naszym życiu, żeby On był najważniejszy. A my tak często narzekamy, zamartwiamy się różnymi sytuacjami w naszym życiu, tym, co nas spotyka, ale również tym, co słyszymy, trudnymi informacjami, jakimiś przykrymi, bolesnymi, niepokojącymi, tym, co się dzieje na świecie, w wielu krajach. Nieraz to powoduje, że zaczynamy się bać, że mamy w sercu niepokój. Bo wydaje nam się, że zło jest tak silne, potężne, że nie mamy zupełnie wpływu na to, co się dzieje. Wydaje nam się, że jest coraz gorzej. Ale wtedy najczęściej zapominamy o tym, że naszą nadzieję, naszą ufność mamy położyć w Bogu, że to On jest Panem wszystkiego, że to On jest przy nas, troszczy się o nas, że czuwa nad światem, że nie możemy się bać, nie możemy się lękać, bo On zwyciężył, On pokonał wszelkie zło i również i my w Jego zwycięstwie mamy udział. Możemy Go doświadczać, o ile będziemy właśnie żyć w Jego obecności, żyć Jego zmartwychwstaniem, które się dokonało i które dokonuje się w nas, gdy otwieramy swoje serca dla Jezusa, aby On dał nam nowe życie, uświęcone Jego łaską, Jego obecnością. Dlatego nie bójmy się. Jezus jest z nami. Nie traćmy nigdy nadziei, ale zawsze przeżywajmy w sercu radość z Jego obecności, Jego mocy, zwycięstwa, zmartwychwstania. Również niosąc nadzieję innym i mówiąc im, że Jezus żyje, że jest wśród nas, że
On jest jedynym Panem, jedynym Zbawicielem, że niczego nie musimy się bać, ale w Nim położyć nadzieję, bo On nie pozwoli nam zginąć, ale uratuje z każdej trudnej sytuacji. On pomoże nam, aby nic złego nam się nie stało, nawet wtedy, kiedy wydaje nam się, że są sytuacje trudne, bez wyjścia. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych, tylko musimy Mu zaufać i otworzyć serce dla Niego, pozwolić, aby On działał w naszym życiu. W naszej ojczyźnie przeżywamy rok niezwykły, rok jubileuszu, rocznicy chrztu Polski. To właśnie w tych dniach przypada 1050. rocznica tego najważniejszego wydarzenia. Dokładnie historycy ustalili, że chrzest Mieszka I odbył się 14 kwietnia 966 roku w Wielką Sobotę. Oczywiście Mieszko I przyjął chrzest nie tylko sam, ale z całym swoim dworem. I od tego momentu ziemie Polski stały się chrześcijańskie. Całe społeczeństwo zaczęło się jednoczyć w jednej wierze w Chrystusa. Również zaczęło się tworzyć państwo, które miało już znaczenie wśród innych państw europejskich. Dlatego całym sercem dziękujemy Bogu za dar chrztu Polski, za to, że Bóg w tak widoczny, namacalny sposób przez Mieszka I wszedł w dzieje historii Polski, jej kształtowania, do serca każdego człowieka, każdego Polaka i każdej Polki, którzy przyjęli wiarę, którzy przyjęli chrzest i stali się dziećmi Bożymi. I tak dzieje się przez 1050 lat, kiedy my również odnawiamy przyrzeczenia Chrztu Świętego jako każda osoba indywidualnie, ale również jako naród, jako jedność. Chcemy wyznać to, że należymy do Chrystusa, że jesteśmy Jego ludem, że chcemy być Mu wierni. Chcemy, aby także innym narodom nieść światło wiary, nieść Chrystusa, Jego Ewangelię, by być przykładem dla innych narodów. Bo to właśnie Bóg pozwolił przetrwać naszemu narodowi trudne dzieje poprzez bolesne wydarzenia, poprzez różne zawirowania w historii świata, Europy, ale przetrwaliśmy jako naród. Bóg ochronił, strzegł przed wszelkimi niebezpieczeństwami, umacniał naszą ojczyznę. Dlatego chcemy podziękować Bogu za tę wielką łaskę,
za Jego opiekę i troskę nad naszą Ojczyzną i prosić o dar wiary dla wszystkich Polaków, o umocnienie, a także o to, byśmy wytrwali w wierności Bogu aż do końca, abyśmy wiarę, miłość do Boga, do Matki Najświętszej potrafili przekazywać następnym pokoleniom Polaków, abyśmy zawsze odważnie wyznawali, że Jezus jest naszym Panem, naszym Zbawicielem i żyli na co dzień Jego Ewangelią, wypełniali Boże przykazania. O to prośmy, o to módlmy się, szczególnie jako członkowie podwórkowych kół różańcowych dzieci. W tym czasie, w tym roku, w którym przeżywamy rocznicę Chrztu Polski, pragniemy ofiarować naszą codzienną modlitwę różańcową, tak jak zawsze, za naszą umiłowaną Ojczyznę, prosząc o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski, o silną wiarę i jedność dla wszystkich Polaków. Również 14 kwietnia rozpoczynamy nowennę przed uroczystością świętego Wojciecha, głównego patrona naszej Ojczyzny. Dlatego zachęcam do odprawiania tej nowenny, aby przez wstawiennictwo świętego Wojciecha powierzać Bogu naszą Ojczyznę, wszystkie jej sprawy, powierzać rządzących naszą Ojczyzną, Pana Prezydenta, aby Bóg nieustannie kierował naszą Ojczyzną, prowadził, aby zsyłał swoje łaski, aby Maryja nieustannie otaczała naszą Ojczyznę płaszczem swojej matczynej opieki. Powierzajmy szczególnie wstawiennictwu świętego Wojciecha, wielkiego patrona Polski. Ponieważ rozpoczęliśmy kolejny miesiąc, pragnę przedstawić Wam intencje apostolstwa modlitwy na kwiecień, intencje papieskie, abyśmy w naszej codziennej modlitwie różańcowej, jaką odmawiamy, będąc członkami podwórkowych kół różańcowych dzieci, łączyli się we wspólnej modlitwie wraz z Ojcem Świętym Franciszkiem i całym Kościołem. Intencja ogólna, aby rolnicy indywidualni otrzymywali należyte wynagrodzenie za swoją cenną pracę, oraz intencja ewangelizacyjna, aby chrześcijanie w Afryce dawali świadectwo miłości i wiary w Jezusa Chrystusa pośród konfliktów polityczno-religijnych. Te intencje powierzajmy razem z intencjami, które codziennie ofiarujemy Bogu przez wstawiennictwo Matki Najświętszej w naszej modlitwie różańcowej. Na zakończenie pragnę bardzo serdecznie zaprosić na regionalne spotkanie podwórkowych kół różańcowych dzieci, które odbędzie się 24 kwietnia w niedzielę w Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Zapraszam bardzo serdecznie, niech nikogo z Was nie zabraknie. Maryja razem ze Świętym Józefem czekają na każdego z nas. Proszę wszystkich opiekunów, kapłanów, katechetów, siostry zakonne, rodziców i dziadków, aby pomogli dzieciom przyjechać do Kalisza, byśmy wspólnie mogli się spotkać. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Do zobaczenia i do usłyszenia.